Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na kontynuację tematu dotyczącego filtrów i tym razem porozmawiamy sobie o filtrach chemicznych. Ale zanim przejdziemy do naszego głównego tematu, mam do Was ogromną prośbę. Otóż temat filtrów chemicznych jest dosyć kontrowersyjny ze względu na substancje promieniochronne, które są w nich zawarte, ale również substancje towarzyszące w formułach kosmetyków. I dlatego też moja ogromna prośba do Was, jeśli jesteście osobami, które interesują się kosmetyką naturalną, pielęgnacją naturalną, to zdecydowanie nie będzie film dla Was. Jeśli jesteście osobami, które krytycznie patrzą na pewnego rodzaju substancje, które znajdują się w kosmetykach, to też film nie będzie dla Was. Jest oczywiście taka grupa osób, które interesują się kosmetykami tradycyjnymi, stosują je na swojej skórze, jak również poszukują dobrych filtrów chemicznych. I ten film jest skierowany głównie do Was. Chodzi mi po prostu o to, żebyście sobie zaoszczędzili czas oglądając ten film, a następnie pisząc różne krytyczne komentarze, bo nie ma to najmniejszego sensu. Zaoszczędźmy sobie nerwów, a myślę, że znajdą się takie osoby, które ten temat zainteresuje, i oczywiście są też takie osoby, które chcą stosować filtry chemiczne, szukają dobrych rozwiązań, więc mam nadzieję, że dzisiaj Was czymś zainspiruje. Na początek kilka ważnych informacji. Otóż filtry chemiczne są to takie filtry, które zawierają substancje promieniochronne, które absorbują promieniowanie, czyli można by było powiedzieć, że w naszej skórze zachodzi szereg reakcji chemicznych lub też jest wytwarzane ciepło i przez to też mamy taką ochronę przed promieniowaniem. Tych substancji promieniochronnych jest naprawdę bardzo duża ilość i też producenci kosmetyków starają się szukać ciągle to nowych rozwiązań, między innymi dlatego, że no właśnie, tak jak wspomniałam na początku dzisiejszego filmu, o substancjach promieniochronnych chemicznych krąży bardzo dużo różnych opinii, zarówno związanych z ich przenikaniem w głąb naszej skóry, czy też ich oddziaływaniem na hormony, jak i działaniem tego typu substancji chemicznych na środowisko wodne. Ale na ten temat porozmawiamy sobie już w oddzielnym filmie. Dzisiaj natomiast chciałabym się skupić na tym, żeby pokazać Wam taką moją grupę ulubionych filtrów chemicznych, które mogę Wam polecić, które też sprawdzą się przy różnych typach skóry i też polecę Wam filtry, które są z różnych półek cenowych. Będą oczywiście te bardzo drogie, ale będą też i takie tańsze, dostępne na każdą kieszeń. Myślę, że to jest taka najważniejsza sprawa, od której zaczniemy, czyli właśnie to działanie tych filtrów chemicznych. Bardzo często mówi się o tym, że filtry chemiczne, no właśnie, wpływają troszeczkę inaczej na naszą skórę, ale dzięki ich zastosowaniu w takich preparatach ochronnych mamy między innymi lżejszą formułę, która też może sprawdzić się przy niektórych typach skóry, ale wyróżnia też filtry chemiczne między innymi to, że nie zostawiają one takiej białej powłoki na naszej skórze, tej białej takiej warstwy, która pojawia się zazwyczaj przy filtrach fizycznych, filtrach mineralnych, ze względu na zastosowanie odpowiednich tlenków. Więc tak naprawdę, jeśli chodzi o wybór filtrów, jest on ogromny i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i też znajdzie dla siebie taki preparat, który będzie mu odpowiadał pod różnymi względami, nie tylko działania czy zawartych substancji w formule takiego kremu, ale również to, jak on będzie się zachowywał na skórze, czy będzie dobrze wyglądał pod makijażem, czy też jak będzie się on aplikował. Zanim opowiem Wam o tej mojej topowej piątce, muszę też zwrócić bardzo ważną uwagę na to, a mianowicie na bezpieczeństwo stosowanych kosmetyków. Pamiętajcie o tym, że wszystkie kosmetyki, które są dopuszczone do obrotu i dopuszczone są do stosowania na naszą skórę, są badane pod różnymi względami i sprawdzane jest ich bezpieczeństwo, a przede wszystkim bezpieczeństwo zastosowanych substancji, i są one dopuszczone w pewnych stężeniach, i w tych stężeniach są oczywiście
bezpieczne. Miejcie to na uwadze, jeśli rozmawiamy o kosmetykach, jeśli rozmawiamy o takich kosmetykach tradycyjnych, ale tak jak już wspomniałam, jeszcze będziemy na ten temat poruszać wiele wniosków, źródeł informacji, będę się do tego odnosić i zrobię dla Was oddzielny film właśnie o tym, jak to jest z tymi kontrowersyjnymi substancjami w filtrach, jak to wpływa na środowisko, jakie są badania i tak dalej, i tak dalej. No to teraz przechodzimy do mojej topowej piątki i na początek coś, co bardzo polubiłam, krem ochronny, który bardzo polubiłam w ostatnim czasie i też w tym okresie jesienno-zimowym mogliście często widzieć go gdzieś w moich mediach społecznościowych. A mam tutaj na myśli filtr marki Dermalogica Prisma Protect, który ma SPF 30. To jest bardzo ciekawy filtr, chemiczny oczywiście, który ma też całkiem ciekawy skład. No i teraz zwróćcie uwagę na to, co w nim takiego się znajduje. A mamy tutaj przede wszystkim wysoko w składzie oktokrylen, który jest dopuszczony do stosowania w kosmetykach ochronnych do stężenia 10%. Mamy również kwas benzoesowy pod nazwą homosalate, widzicie to na pewno teraz w składzie, i jest ono również dopuszczone w stężeniu maksymalnie do 10%. Ale oprócz tego w składzie kremu Prisma Protect znajdziecie również emolienty, glicerynę, wyciąg z chlorelli, olej imbirowy, witaminę E, ekstrakt z maczy, oligopeptydy, bioferment z szałwi, są polimery, zagęstniki, zapachy, emulgatory i konserwanty. I te substancje oczywiście, o których Wam powiedziałam już wcześniej, czyli wspomagające w formule takiego filtra. On ma bardzo fajną konsystencję, jest niesamowicie lekka, przyjemna, bardzo dobrze rozprowadza się na naszej skórze, nie zostawia żadnej białej powłoki, nie zostawia żadnego takiego białego, mogłabym powiedzieć, filmu na naszej skórze i stanowi fantastyczną bazę pod makijaż. Bardzo fajnie rozprowadzają się na nim wszelkiego rodzaju podkłady, również kremy BB i można go oczywiście stosować samodzielnie. On nie ma żadnych barwników w składzie, jest całkowicie bezbarwny. Natomiast będzie fajnym rozwiązaniem dla skór takich jak moja. Dla skór mieszanych, dla skór normalnych, dla osób z taką, powiedzmy, tendencją do przetłuszczania. Nie do końca, może ze względu na pewne kontrowersyjne składniki, jeśli chodzi o skóry tłuste. Natomiast stosowałam go naprawdę bardzo, bardzo często i powiem Wam, że zużyłam już dwa opakowania tego kremu, ten jest trzeci. I bardzo go polubiłam. Naprawdę bardzo go polubiłam. Co prawda on ma to spektrum ochrony 30 SPF, więc nie jest to już dla mnie dobry krem, jeśli chodzi o okres wiosenno-letni, ale myślę, że w przyszłym roku do niego wrócę. Niestety jego bardzo dużym minusem jest cena, bo ten krem kosztuje ponad 200 zł i zapewne nie wszyscy będą mogli sobie na niego pozwolić, no ale jeśli macie większą ilość gotówki i szukacie bardzo dobrego filtra chemicznego, to ten mogę Wam spokojnie polecić. I teraz przejdziemy do drugiego filtra, który chciałabym Wam polecić w cenie około 70 zł. Jest to nasza polska marka Bandy. Mam tutaj na myśli filtr z SPF 50 z tej serii słonecznej w niebieskiej tubce. Filtr, który też zawiera w składzie stymulator, taki prekursor witaminy D3. Dzięki temu też gdzieś tam zachodzą jakieś te procesy chemiczne w naszej skórze, jeśli chodzi o wytwarzanie witaminy D3. No i słuchajcie, marka stworzyła filtr, który nie zawiera w składzie, krem z filtrem, z filtrami, który nie zawiera w składzie tych takich bardzo kontrowersyjnych filtrów chemicznych, tych substancji promieniochronnych. Ale co tutaj takiego znajdziemy? No właśnie, jeśli chodzi o te filtry, to mamy tutaj między innymi ester heksylowy kwasu 2-benzoesowego, czyli filtr, który jest dopuszczony do stosowania w stężeniu maksymalnie do 10%, ale mamy również bisoktrizol, czyli filtr, który również jest dopuszczony do stosowania w tym stężeniu maksymalnie do 10%. Ale oprócz tego marka również do swojego kremu wprowadziła ektoinę, masło shea, mamy tutaj glicerynę, emolienty, łagodzący pantenol, mamy olej arganowy, wyciąg z rdestu ptasiego, witaminę E, witaminę C, no i oczywiście substancje towarzyszące, czyli konserwanty, zagęstniki, emulgatory.
Jak widzicie, skład tego kremu również jest bardzo ciekawy. Mamy te filtry, które będą chroniły nas przed promieniowaniem, ale mamy tutaj również substancje wspomagające, mamy również łagodzący pantenol i myślę, że jest to bardzo fajna alternatywa dla osób, które mają skórę zarówno suchą, mieszaną, normalną i nawet bym powiedziała skórę tłustą. Warto zwrócić uwagę na ten preparat, fajnie się go rozprowadza na skórze, chociaż moja rada dla Was jest taka, że zanim go nałożycie na skórę i go sobie rozprowadzicie, to rozetrzyjcie go sobie dobrze w dłoniach i następnie rozprowadzajcie na skórze. On też nie zostawia takiej białej powłoki i bardzo dobrze sprawdza się pod makijaż. Także jest to kolejny filtr, który mogę Wam spokojnie polecić w dobrej cenie, nasza polska marka, myślę, że warto się nim zainteresować. I teraz moja propozycja dla osób, które borykają się z przebarwieniami. Dla takich osób, które no niestety ten problem mają i obawiają się, jak to będzie, jeśli chodzi o okres wiosenno-letni, czy te przebarwienia nie wrócą, jak się będzie zachowywała ich skóra, no i co już z tymi widocznymi przebarwieniami. I tutaj wkracza marka Meze Estetic, która jest znana właśnie z tworzenia produktów profesjonalnych, bardzo dobrej jakości. I mam na myśli tutaj filtr Melan 130 z SPF 50+. Jest to filtr, który w składzie zawiera przede wszystkim substancje chroniące już występujące przebarwienia, ale też substancje, które będą sprawiały, że te przebarwienia nie będą się pogłębiały i nie będą też szybciej pojawiały się na naszej skórze. To jest krem, który w składzie zawiera barwnik. To też jest bardzo ważna sprawa i on chroni przed różnego rodzaju promieniowania. Mamy tutaj dosyć szerokie spektrum działania promieniochronnego. I to jest filtr, który bardzo fajnie sprawdzi się przy każdym typie skóry, zarówno tej suchej, odwodnionej, mieszanej, jak i tłustej. Ale niestety jest to filtr, który również nie należy do najtańszych, można go kupić w cenie około 160 zł. Ja ten filtr kupiłam w sklepie Meze Estetic, tam jest bardzo dużo produktów dostępnych marki właśnie Top Estetic, bardzo dużo produktów marki Meze Estetic. Przepraszam Was, ale ja nie wiem, co się dzisiaj ze mną dzieje. Nie dość, że nie mogę wymówić niektórych słów, język mi się plącze, to jeszcze tak to jest, kiedy się ma dużo do powiedzenia. No ale dobra, wracajmy do tematu, co znajdziemy w składzie tego filtra. I tutaj mamy przede wszystkim wysoko oktokrylen i znów kwas benzoesowy. Ale też, co jest bardzo ważne, mamy tutaj filtr fizyczny, dwutlenek tytanu. I oczywiście są substancje wspomagające, takie jak silikony, estry rzeżowy, olej słonecznikowy, wosk z akacji, mamy polimery, zagęstniki, barwniki, lecytynę i konserwanty. Naprawdę bardzo ciekawy filtr, bardzo fajnie sprawdza się na skórze właśnie w tym okresie wiosenno-letnim i tak jak w przypadku filtru marki Dermalogica, jeśli macie nieco więcej gotówki i szukacie fajnego rozwiązania, a jeszcze dodatkowo z barwnikiem, to polecam Wam zainteresować się właśnie marką Meze Estetic. No i propozycja numer 4, tak, i to będzie marka Sezderma. Ale taki, powiedziałabym, wyjątkowy krem, bo jest to emulsja rozświetlająca z SPF 50, która dodatkowo wzbogacona jest o kwasy. A co takiego znajdziemy w składzie tej właśnie emulsji? Mamy tutaj przede wszystkim filtry chemiczne, mamy kwas tranexamowy, który zwalcza przebarwienia, działa przeciwzapalnie, wzmacnia barierę ochronną skóry, ale mamy również nanocząsteczki dwutlenku tytanu, mamy kwas azelainowy, mamy również 4-butyl rezorcynol, czyli pochodną rezorcyny. Jest to silny taki inhibitor tyrozynazy, taka substancja, która powstrzymuje produkcję melaniny, bardzo ważna sprawa, ale mamy tutaj w składzie również witaminę C, lecytynę, peptydy, witaminę E, emolienty, silikony, oczywiście czynniki wzrostu, polimery, konserwanty i związki zapachowe. Słuchajcie, to jest taka emulsja, która rzeczywiście ma postać, ja bym powiedziała, takiej lekkiej, białej, ale po nałożeniu na skórę zauważycie ten efekt
rozświetlający, ponieważ tutaj też w składzie znajdują się takie właśnie rozświetlające drobinki. To nie są takie drobinki, powiedziałabym, brokatu, absolutnie nie, ale ten efekt jest widoczny na skórze i przez to też ta skóra jest przepięknie rozświetlona, zwłaszcza jeśli na ten oto filtr, na tą emulsję nałożycie sobie później makijaż, daje Wam taki efekt wypoczętej, ładnie wyglądającej, świeżej skóry. To, co jest ważne, to właśnie to, że mamy tutaj zastosowane substancje, które będą chroniły naszą skórę przed promieniowaniem, ale też przed tą wzmożoną produkcją melaniny. I to jest też moja propozycja dla osób, które obawiają się przebarwień albo już posiadają przebarwienia. I ten krem sprawdzi się bardzo dobrze przy wszystkich typach skóry. Może nie do końca przy skórze tłustej, która niestety posiada ten efekt nadprodukcji sebum i pojawia się czasem to błyszczenie na skórze, więc takie preparaty rozświetlające to nie jest dla Was dobre rozwiązanie, ale myślę, że dla tych osób, które lubią ten efekt takiego glow na skórze, potrzebują czegoś takiego po jesieni, po zimie, żeby ta skóra ładnie wyglądała, to jest bardzo ciekawa propozycja. I na zakończenie dzisiejszego filmu muszę również wspomnieć o dermokosmetykach, a mianowicie o marce Aven. Przez wiele, wiele lat sięgałam po filtry marki Aven, zarówno z tej gamy słonecznej pomarańczowej, jak i z tej gamy słonecznej białej, gdzie mamy filtry fizyczne. Moim zdaniem są to bardzo dobre dermokosmetyki. Może ich składy nie należą do jakichś, powiedziałabym, składów wow, bo oczywiście mamy tutaj filtry chemiczne, połączone z tymi substancjami towarzyszącymi. Mamy jakieś tam związki zapachowe, mamy oczywiście konserwanty, ale mamy tutaj też bazę, którą jest między innymi woda termalna Aven, która jest też wodą bogatą w różnego rodzaju minerały, ale też łagodzącą. Są to dermokosmetyki, więc są to filtry bardzo dobrze przebadane, nieco inaczej przebadane niż te wszystkie dostępne inne filtry na naszym rynku, kosmetyki na naszym rynku. I uważam, że wybór tych filtrów, jakie daje nam marka Aven, jest naprawdę pokaźny, bo mamy coś skierowanego do osób posiadających skórę trądzikową, mieszaną, mamy coś dla osób w wieku dojrzałym, mamy bardzo fajną gamę filtrów dla dzieci, mamy też filtry z dodatkami barwników, mamy filtr do skóry suchej. Ceny tych filtrów nie są wysokie i każdy może sobie na nie pozwolić, a ja przez wiele, wiele lat chętnie korzystałam z tych filtrów i uwierzcie mi, byłam z nich bardzo, bardzo zadowolona, dlatego też dzisiaj polecam Wam te preparaty, bo myślę, że warto się nimi zainteresować. One są na kieszeń każdego, więc można sobie kupić, przetestować, jeśli się nie sprawdzą, szukać czegoś innego. Ale przez to właśnie, że mają niską cenę i taką, powiedziałabym, ogólnodostępność, bo marka Aven jest dostępna w aptekach stacjonarnych, w sklepach takich jak Superfarm, czy na przykład dostaniecie ją również w internecie. Myślę, że warto zacząć chociażby od tych filtrów marki Aven, od tej gamy, czy to pomarańczowej, czy to gamy białej, która jest gamą mineralną, i zobaczyć, jak to jest z tymi filtrami, żeby znaleźć dla siebie taki odpowiedni preparat, który stanie się taką waszą codziennością, który wprowadzicie do waszej codzienności i będziecie sięgać po niego tak jak po krem pod oczy czy krem na twarz. Filtry, słuchajcie, to jest bardzo ważna sprawa i warto, a nawet trzeba codziennie po nie sięgać. Na zakończenie dzisiejszego filmu muszę Wam też zwrócić tutaj bardzo ważną uwagę. Otóż jeśli o mnie chodzi i filtry, które do tej pory przetestowałam, czy to filtry mineralne, fizyczne, chemiczne, mieszane, to muszę Wam powiedzieć, że na mojej skórze mieszanej, wrażliwej, zdecydowanie najlepiej sprawdzają się filtry chemiczne. Mimo tego, że mówi się o tym, że filtry chemiczne mogą zapychać, że zawierają te substancje towarzyszące, jak właśnie na przykład silikony, czy jakieś PEGI, czy jakieś tam substancje kontrowersyjne, dużą ilość emolientów, ja absolutnie na mojej skórze mieszanej nie mam z nimi problemów. Ale to, co jest ważne i na co musicie zwracać uwagę, to przede wszystkim, jeśli stosujecie filtry, czy to chemiczne, czy to filtry fizyczne, to jest odpowiednia pielęgnacja i mam tutaj na myśli oczyszczanie i złuszczanie, bo bez tego tak naprawdę
nie ma dobrej pielęgnacji. Prawidłowe oczyszczanie skóry, jeśli stosujecie filtry. Usuwanie tych filtrów w wieczornej pielęgnacji, żeby nie dochodziło do jakiegokolwiek zapchania, żeby one gdzieś tam nie zostawały w tych waszych rozszerzonych porach skórnych. Odpowiednie oczyszczanie i przede wszystkim złuszczanie. To jest podstawa pielęgnacji. I uwierzcie mi, że jeśli będziecie wykonywać odpowiednie kroki pielęgnacyjne, czyli dbać o to, żeby była skóra dobrze doczyszczona w wieczornej pielęgnacji i wykonywać regularnie złuszczanie, to naprawdę nie musicie się obawiać, jeśli chodzi o to zapychanie porów skórnych, zapychanie waszej skóry, czy też powstawanie jakichś wyprysków, bo można, naprawdę można znaleźć dobre filtry chemiczne, jak i filtry fizyczne. No dobrze, na dziś to będzie tyle. W opisie do dzisiejszego filmu zostawiam Wam oczywiście linki do produktów, o których rozmawiałam. I myślę, że w następnym filmie podejmiemy już temat tego, jak reaplikować, jak dokładać sobie filtry w ciągu dnia. I polecę Wam też kilka takich produktów, które świetnie się do tego sprawdzają, żeby nakładać sobie je na przykład na makijaż. Co robić i jak chronić skórę właśnie kiedy musimy dodawać filtr i po jakie kosmetyki sięgać. Mam nadzieję, że ten temat również Was zainteresuje. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obecność. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa!